Cześć ludziska, z tej strony Maksym1980, dzisiaj z cyklu właśnie Historia Gamingu w moim wykonaniu autobiograficznym. Dzisiaj opowiem Wam też o latach 80. W pierwszym odcinku mieliśmy moją pierwszą styczność z grami komputerowymi, czyli rok 1985. Widzieliście Ameproda, czyli tą podróbkę Ponga. Teraz też będziemy w latach 80., ściśle właśnie tak 86 mniej więcej, 86 rok. 85, 86, bo to jeszcze w 85 roku. Skąd wzięła się u mnie pasja? Bo tak jak wiecie, pierwszy raz widziałem tą grę, widziałem tego Panga, ale jeszcze nie połknąłem bakcyla. Ale właśnie od tego odcinka tutaj, który Wam przedstawiam, już bakcyl został u mnie połknięty. Już przesiąknąłem, można powiedzieć, przepadłem. Stałem się fanem gier wideo za sprawą mojego kuzyna, który zabrał mnie do salonu gier. Właśnie ten odcinek będzie o salonach gier, zresztą widzicie w tytule, więc nie ma co tutaj ukrywać. Salon gier, ale nie taki jak znacie tutaj z ostatnich lat, które teraz gdzieś jeszcze tam, można powiedzieć, w ostateczności istnieją, tylko taki salon gier naprawdę uproszczony. Mnie kuzyn akurat zabrał do Katowic pod spodek, tam był salon jeden właśnie z takich większych salonów gier, stały tam automaty. Jako ciekawostka można powiedzieć, że większość gier było jeszcze wtedy na jednego playera, czyli jeden joy, jakieś tam przyciski. Oczywiście też już na dwa playery wchodziły, ale taki większy boom praktycznie chyba rok później, jak się nie mylę, tutaj u nas się pojawił, bo oczywiście na zachodzie już tych automatów było o wiele więcej. U nas mieliśmy praktycznie większość automatów na joye, także w tamtych czasach nawet nie było automatów jakichś takich typowo, że gdzieś tam z kierownicą czy tam z karabinem, że się strzelało, tylko typowo joy plus przyciski. No i jak to tutaj wyglądało? W tamtych czasach były dwa rodzaje, że tak powiem, płatności za te automaty, bo albo graliśmy starymi 20-złotówkami, które Wam pokazuję tutaj, High Nowotko, przedstawiające właśnie Nowotko albo Nowy Tomyśl, najbardziej popularne duże 20-złotówki, ciężkie. Gdzieś tam właśnie za śpika, wtedy miałem 5-6 lat, człowiek zbierał, czy choćby nawet i butelki, żeby nazbierać kupę tych drobnych, żeby iść do tego salonu, żeby sobie pograć. Tak naprawdę kuzynek wtedy mnie, można powiedzieć, zaraził. Jeszcze ten salon gier w miarę był, można powiedzieć, dość fajnym miejscem i fajnie utrzymanym, ten pod spodkiem, w tych właśnie latach 86 około, 85-86. Z jednej strony tam było typowo dla dorosłych kasyno, gdzie były gry hazardowe. Znaczy oczywiście chodziło tutaj o jednorękiego bandytę. Tam było dość dużo tych automatów, gdzie dzieciom nie wolno było wchodzić. A z drugiej strony były automaty typowo właśnie z grami arcade. Ale tak jak mówię, nie były to takie automaty jak znacie, czyli tam Cadillac and Dinosaur albo różne Tekkeny czy Mortal Kombaty, tylko były to takie gry, można powiedzieć, u nas pierwsze z lat 80. Także grałem wtedy w nieśmiertelnego Pac-Mana, grałem wtedy, o czym później się dowiedziałem, bo wtedy akurat nie znałem tytułów, ale gdzieś tam później, za czasów Atari, za czasów Commodorka, już wiedziałem, w co grałem. Grałem w Moon Patrola, czyli można powiedzieć księżycowy pojazd przemierzający planetę. Ja tutaj może w tle Wam będę po kawałeczku puszczał. No i grałem jeszcze w tamtych czasach, akurat w tym salonie gier, grałem w grę, która się nazywała Green Beret, którą później też zagrywałem czy na Atarence, czy na Commodorku. Tak to wyglądało. Oczywiście było o wiele więcej gier, ale nie pamiętam niestety. Wiem, że tam akurat bardzo dużo kasiorki straciłem z kuzynem. Mieliśmy praktycznie całe gdzieś kieszenie wypełnione 20-złotówkami. Tam się grało ostro. I drugi salon, który wspominam, to już był u mnie, można powiedzieć, bardzo blisko miejsca zamieszkania w Katowicach na ulicy Poniatowskiego. Znajomy ojciec od mojego kolegi prowadził taki salon gier. Był to tak zwany właśnie wóz drzemały, czyli wiadomo jak to na polskie realia. Tanim kosztem, można powiedzieć, taki barak, taki wóz wąski, w którym stało kilka automatów. Tam chyba, jak się nie mylę, mieściło się 6 albo 8 automatów. I grało się właśnie też tymi 20-złotówkami. Z tamtego okresu, z tego salonu gier pamiętam praktycznie kilka fajnych gierek. Pamiętam czy Contre, tudzież amerykańska nazwa Gryzor.
gdzie naprawdę ta gierka bardzo się podobała, czy nieśmiertelnego Trupka. Ja mówię Trupka akurat, ale to o tym, o nazewnictwie zaraz wam powiem, a chodziło tutaj o Ghosts and Goblins oczywiście. I pamiętam tam też stamtąd Rygara, dość fajną, można powiedzieć, platformówkę oraz kilka innych gier. Przykładowo Box, którego szukam do dzisiaj, nie wiem, może wy mi pomożecie, po prostu był to Box, w którym rozpieprzało się zawodników różnych krajów. Pamiętam, że tam Kubańczyk był, Argentyńczyk i w każdym razie było to w takim rzucie izometrycznym. Wykonywało się też jakieś tam super ciosy, które tak naprawdę były jajcarskie, gdzieś tam super, hiper uderzenia, gdzie bokserzy wylatywali w powietrze. Do dzisiaj nie wiem, jak się ta gra nazywała, ja znalazłem tylko Ringking gdzieś tam właśnie na emulatorach, ale niestety nie jest to to. Także jak ktoś ma jakieś pomysły, jaki to był box, to byłbym wdzięczny. Tego jedynie nie pamiętam. Oczywiście tam też były gry jakieś, coś tam z kowbojami, gdzieś po pociągu się śmigało i kupę innych gier, których teraz w tej chwili nie pamiętam. Jeszcze gdzieś tam się przewinął Defender, gdzieś tam się przewinęło coś innego, czy Zaxxon, czy kilka innych gierek. Ale naprawdę był to fajny okres, wtedy zbyt dużo ludzi nie wiedzieli jeszcze o gamingu, praktycznie nikt nic nie wiedział, gdzieś tam się po prostu fascynował tym, co widział, gdzie nikt nie pamiętał za bardzo jeszcze wtedy nazw gier, gdzieś tam się mówiło, idę grać w wyścigówki, albo właśnie wspomnianego Trupka, czyli Ghosts and Goblins, czy jak mnie śmieszy, to dzisiaj był taki jeden z kolegów, który na jedną z gier mówił Fuła Siata, co śmieszy nas do dzisiaj tutaj ze znajomymi. Dlaczego ją tak nazwał śmiesznie? Dlatego, że postać, którą grał, miała taki sample, gdzieś tam coś podobnego mówiła, on sobie to przedstawił, że akurat ta postać mówi Fuła Siata, no ale jak to bywa wśród 7-8-latków, to wiadomo, no i tak zostało, kupę innych gierek właśnie było. Z tamtego okresu też można powiedzieć, nikt nie znał, jaki to jest rodzaj gier, mówiło się, że jest to jakaś strzelaninka, nie znało się czegoś takiego jak, powiedzmy, tam, nie wiem, dajmy na to platformówka, czy tam jakieś takie tego typu nazwy, czy tam strzelanina TPP, czy tam coś w tym stylu, czy scrollowana strzelanina, wtedy czegoś takiego nie było, albo po prostu grało się, powiedzmy, tam w jakiegoś karatekę, albo w stateczek, albo tam właśnie w Trupka, czy tam coś w tym stylu, także tak było z nazewnictwem. Powstało kilka terminów nowych. Jeden termin, ja to tak dzisiaj nazywam, to był pomocny gracz, gdzie zawsze ktoś z boku stał i mówił, jak komuś coś nie szło, to mówił, przejdę ci to. Oczywiście wszystko sprowadzało się do tego, że chciał pograć na tym żetonie od kogoś. Także tak to wyglądało, a drudzy oczywiście byli w stylu daj żetona, czyli żebracy, którzy nie mieli sami kasy i chcieli gdzieś tam od kogoś wydębić, żeby sobie móc pograć. Miejsca te przeważnie właśnie tak, tego typu jak salony gier były zadymione, wtedy zbyt dużo jeszcze fliperów czy pinbali nie było w takich salonach, choć większe salony posiadały takie pinbale, flipery, ale ja tutaj akurat obracałem się w takich miejscach, gdzie tych pinbali było mało, gdzie właśnie były typowo szafy arcade'owe. Jeszcze z tamtych czasów wyrobił się taki syndrom mistrza przez szyczy, czyli człowieka, który znał już tyle kasy, stracił w danym automacie, że potrafił praktycznie na jednym, dwóch, 20 złotówkach, tudzież żetonach przejść całą grę, czyli okupować automat przez godzinę, przez półtory. Ale sobie tutaj też ten właśnie ojciec mojego kolegi poradził. Choć słyszałem, że też w całej Polsce tak się pojawiało, nie tylko tutaj w Katowicach, wprowadzili czasówki. Na czym polegała taka czasówka? Otóż to, że pod ekranem automatu, czyli pomiędzy ekranem a samym panelem kontrolnym, była zamontowana czerwona dioda i mieliśmy określony czas, żeby sobie pograć. Nie pamiętam, czy to było 10 minut, czy to było 15 minut, czy to było 5 minut. Nie mam tak naprawdę teraz do tego pamięci, ale po prostu chodziło o to, że tamtejsi mistrzowie grali sobie, powiedzmy, i w tym momencie po tych 10 minutach zaczął kończyć się czas, w jaki mógł grać na tej jednej 20 złotówce czy tam jednym żetonie, i przez ostatnią minutę ta dioda migała na czerwono. Jeżeli nie wrzuciliśmy kolejnej monety, to w tym momencie wyłączało nam się kontrolery, czyli joysticki i przyciski nie działały, i mimo tego, że nie zginęliśmy, to tak naprawdę nasza postać przestała reagować i ginęliśmy z racji tego, że kasy się nie wrzucało. Także tak sobie radzili u nas nasi pomysłowi Polacy,
wprowadzając czasówki, żeby ograniczyć tutaj właśnie mistrzów stojących pół dnia przed jednym automatem. Tak to tutaj wyglądało. No i co tutaj można powiedzieć teraz o tych automatach? Ja jeszcze na pewno opowiem w jednym z odcinków o automatach z lat 90., bo przypominam kilka gier właśnie z tamtego okresu, gdzie królowała Amiga, gdzie królował u nas w tamtym czasie, jeżeli chodzi o sprzęt, czy niektórzy ludzie mieli SNES-a, ale naprawdę znaczna ilość Polaków wtedy jeszcze zatrzymała się w latach 90. na dobie 8-bitowców, czyli grała na Pegasusie naszym polskim, czyli klonie Famicona, tudzież Nintendo Entertainment System lub Segi z Mega Drive. Także to będzie w innym odcinku, a teraz może tak podsumuję tutaj akurat tą erę tych automatów. Teraz praktycznie można powiedzieć, zanikają te salony gier, jest tego naprawdę już bardzo mało. Można znaleźć tylko mniej więcej w jakichś takich miejscowościach typowo nastawionych na turystykę, gdzieś tam czy nad morzem, czy w takich właśnie turystycznych miejscach, gdzie często i gęsto wszystko jest osiane knajpami, żebyśmy jak najwięcej kasy jako turyści pozostawiali. Także czasami tam można pojedyncze automaty gdzieś dopaść, bądź jakiś malutki salonik gier z kilkoma automatami. Tam praktycznie można ostatnie sztuki gdzieś dostać, czasami w jakichś tam większych centrach handlowych, czy typowo w jakichś takich atrakcyjnych miejscach, typu jakieś baseny, typu kina, takie typowo jak IMAXy powiedzmy, można gdzieś jeszcze jakieś pojedyncze automaty dostać do gry, gdzie można sobie oczywiście pograć. Ale większość ludzi by myślała, że tak naprawdę ten rynek dość szybko umiera. Także jeszcze właśnie dopowiem Wam, że największe salony tutaj na świecie zamyka się tak naprawdę z automatami, czy jeżeli chodzi o Sega, olbrzymi, kultowy salon, czy kilka innych, tam naprawdę to wszystko upada. No wiadomo, takie czasy teraz praktycznie każdego stać na obojętnie jaką konsolę. Jak już nie mówię o tych najnowszych konsolach, to tak naprawdę czy PlayStation 1 można kupić na naprawdę śmieszne pieniądze, czy jakieś tam Nintendo starsze konsole. Także mało kto wydaje kasę na automaty, tym bardziej, że jeszcze pecety są w domu praktycznie w każdym, więc gry są wszędzie, czy to choćby na telefonach, czy na tabletach, no gdziekolwiek, także mało ludzi ma ochotę wydawać ją w salonach gier, tą kasiurkę, gra gdzieś tam wszędzie, praktycznie tylko nie w salonach gier, dlatego to wszystko upada. No i tak jak mówię tutaj, bo ja to trochę zakręciłem, ale co się z tymi automatami tak naprawdę dzieje? Moim zdaniem to wszystko nie zanika, bo jest spore grono entuzjastów i tak naprawdę teraz można jeszcze zaobserwować tą modę na retro. Czy to jest dobre, czy to jest złe, to sobie odpowiedzcie sami, bo tak naprawdę no jak to bywa z modami, moda przemija, tak? Więc nie o to chodzi, żeby nosić koszulkę ze znaczkiem od Atari góry Fuji, ze znaczkiem Atari, czy tam nie wiem, koszulkę z Pac-Manem, bo jest modnie, a tak naprawdę ktoś tego w ogóle nie lubi, ale nosi, bo taka jest moda. Ale tak naprawdę tego typu gadżetów jest multum, czy na Allegro można sobie jakieś breloczki, czy właśnie koszulki, czy kupę innych takich retro rzeczy kupić. I tak naprawdę często i gęsto wychodzą właśnie różne nakładki na różne sprzęty, czy przykładowo ja Wam będę tutaj w tle pokazywał różne rzeczy, czy można podokupywać już od kilku lat, powiedzmy do Game Boya nakładki się pojawiły jak w formie gadżetu, w formie automatu, takiego kabinetu, czy do iPoda, czy do kilku innych rzeczy, iPada. Tak naprawdę jeszcze jest duże zapotrzebowanie wśród fanów bijatyk. Powstają arcade sticki, takie typowo robione przez firmy, gdzie tak naprawdę o wiele wygodniej gra się na Joyu Arcade plus przyciski wielkie, niż na padzie męczyć tą analogową gałkę lub o zgrozo D-pada. Także tutaj naprawdę fani bijatyk szarpią na tych arcade kontrolerach, arcade stickach. I poza tym też jest duża scena, jeżeli chodzi o emulatory, jeżeli chodzi o emulację, naprawdę scena emu jest ogromna. Można praktycznie znaleźć tutaj za pośrednictwem różnych emulatorów, mamy bardzo dużo, już nawet nie mówię o konsolach, ale właśnie bardzo dużo, ten odcinek jest akurat o automatach, także bardzo dużo automatowych gier, czy z lat 80., czy z późnych 70., czy z 90., naprawdę tego multum wychodzi, jeżeli chodzi o właśnie emulację, te programy, ta scena prężnie się rozwija cały czas, do dzisiaj praktycznie są jakieś poprawki, nowe ROMy są gdzieś poprawiane, nowe rzeczy są gdzieś tam robione, odgrzebywane, także bardzo fajnie.
Oczywiście można sobie też taki automat kupić, co naprawdę nie jest aż tak ogromnym kosztem, bo najtańsze automaty u nas gdzieś tam czy na Allegro można dopaść przykładowo już tam od 300-400 zł. Oczywiście są to jakieś tam najbardziej zaniedbane automaty z jakimiś takimi przyciskami typowo nie arcade, tylko jakimiś, nie wiem, dorabianymi na siłę, bądź po prostu naprawdę w bardzo złym stanie. Za troszkę lepsze automaty już od 1000 w górę, niektóre dochodzą do 3000, zależy kwestia jakiego automatu. Także jeżeli ktoś chciałby mieć taki automat, to oczywiście może sobie coś takiego kupić czy na Allegro, czy też powstają customowe arcade kabinety, ale o tym za momencik. Jeszcze jeśli chodzi tutaj właśnie o robótki ręczne, że tak powiem, to też właśnie ludzie robią, zapaleńcy robią swoje właśnie custom arcade sticki, gdzie tak naprawdę sami sobie robią takie arcade'owe joye, szukają tego na sieci, też jest bardzo dużo, jak chcecie poszukajcie po różnych forach arcade sticków, ja wam tutaj kilka pokażę w tle, gdzie tak naprawdę mamy naprawdę bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o joye. Praktycznie w Polsce jest tego troszkę mniej, ale gdzieś tam na zachodzie można sobie pozamawiać z jakichś zachodnich stron, czy z eBaya, czy tutaj jedna właśnie z lepszych firm, Sanwa, bardzo fajne joye produkuje, jest tego bardzo dużo, jeżeli chodzi o rodzaje, też jest tego bardzo dużo, mamy właśnie jakieś tam joye typowo, że tak powiem, łopatologicznie w kształcie gruszki, czy mamy joye z kulkami na końcu, o różnych kolorach, możemy sobie przebierać, tak naprawdę mamy też z podświetlanymi kulkami, oczywiście na zachodzie u nas niestety trzeba to sprowadzać, jest kilka sklepów, ale no jest to dość droga rzecz. Dla entuzjastów oczywiście przyciski też można gdzieś tam pozamawiać, na Allegro też od czasu do czasu coś takiego się zjawia. Jeżeli chodzi o samą, że tak powiem, naklejkę na górę, samo zdjęcie na górę, na sieci jest tego bardzo dużo, można sobie znaleźć TMS-y już gotowe pod danego arcade sticka. Oczywiście zapaleńcy robią cały czas sami swoje, to się też różni właśnie rozkładem przycisków. Mamy oczywiście rozkład przycisków pod, dajmy na to, Street Fightera, gdzie przyciski są inaczej rozłożone, mamy inaczej rozłożone przykładowo pod Mortal Kombat i pod kupę innych. Tutaj, jeżeli chodzi o arcade sticky, to jest duże nastawienie na fanów bijatyk. No i tutaj wracając jeszcze do tego, że czy można mieć taki automat, można mieć, tak jak mówiłem, można sobie na Allegro coś takiego kupić. Ja jeszcze we wcześniejszym filmiku pokazywałem wam moje dwa joye jakieś tam i kilka przycisków, ja czekam jeszcze na większą ilość przycisków i będę sobie coś takiego tworzył. Być może dalej w tym filmiku, nie wiem czy mi się to tutaj uda zrobić, pokażę co już żeśmy wykombinowali. Tutaj kumple stworzyli bardzo fajną rzecz. To będzie automat w samym zakończeniu, że tak powiem, tej pracy, ale w tej chwili jest to zrobione jako kontroler do peceta. Te części są wykorzystane, oczywiście to później będzie przerabiane do automatu. W tej chwili typowo używają tego jako, można powiedzieć, taki stoliczek, zresztą zobaczycie być może ten filmik na ten temat. No i wracając do tematu, oprócz tego, że automat możemy sobie kupić, to tak naprawdę możemy grać na PC-cie, to jest druga rzecz, jeżeli chodzi o granie właśnie typowo w takie arcade'owe gry z tamtych czasów, czyli automatowe gry, używając tych emulatorów, bardzo fajne nakładki podchodzą do czy właśnie gier automatowych, czy różnych konsol typu właśnie Hyperspin, czy arcade, Maximus Arcade, bardzo polecam. Ja nie będę wam tutaj tego wszystkiego tłumaczył, także mnie nie pytajcie, bo naprawdę nie mam czasu, żeby każdemu tłumaczyć 4 godziny co jak, gdzie, z czym się je, także szukajcie forum o odpowiedniej tematyce. Tam jest multum tego wszystkiego. Można sobie po prostu taki automat od podstaw samemu zbudować, czyli gdzieś tam z płyt powycinać odpowiednie kształty, wrzucić jakiś monitor, tudzież peceta do środka, pobawić się i stworzyć sobie taką wszystko w jednym maszynę, razem nawet i z szafą grającą tak naprawdę. Można też kupić taki automat i to nie jest powiedziane, że będziemy mieli jedną grę, niektóre automaty są na złącze Jama, także można sobie te gry wymieniać spokojnie. Można sobie te gry dokupywać na Allegro, też coś takiego jest, także tak to wygląda. No i to myślę, że to by było na tyle tego mojego ględzenia, bo już na pewno trochę przynudzam. Już jest praktycznie 20 minut czasu. Ja się cieszę, że pierwszy odcinek spotkał się z dość ciepłym przyjęciem. Mam nadzieję, że ten drugi odcinek też się z bardzo ciepłym przyjęciem u was przyjmie. Tak, z przyjęciem się przyjmie, ja też gadam pierdoły. Ale w każdym razie będziemy się widzieć w następnym odcinku, który też będzie o latach 80., też będzie o czymś innym niż automaty w latach 80., co mnie spotkało.
Co dalej u mnie było, także jak możecie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam wszystkich starych koni, starych graczy jak ja, i pozdrawiam wszystkich, którzy chcą wiedzieć o zamierzchłych czasach. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, hej.